Miesiące kończę 33 lata i zanim to wypuszczę minie jeszcze ze 3. Za dodatkowe 3 planuję dobrze zarabiać, znaczy finansowy luz, bez winy o wahania. Bo teraz mam nagrania lub ich nie mam, więc trzeba czułać. W garażu stara Alfa bez AC, nie Jaguar. Taki przykład rzucam, bo nie chodzi o tą kurę, ale trochę się już kurwiam, gdy co miesiąc liczę bułę. A muszę liczyć, żeby nie stracić rezonu i w końcu wyjść na plus, nie ja, co drugi z ziomów. Żyć pod kreską i ślizgać się przez życie, ja przynajmniej mam na zero. Czekajcie, zaraz przelicie. Pierwsza zwrotka o hajsie, ale nie na blinki melanż. Planuję duże rzeczy, powoli szlaki przecieram. Założyłem firmę, choć to ryzykowne ponoć. Jestem kapitalistą, niepopularny pogląd. Kapitalistą, powtórzę, byś zaczaił, bo tylko wolny rynek może Polskę naprawić, może dać jej hajs. Hajs na nasze sprawy, a nie na polityków i ich kłamliwe debaty. Mało ludzi to kuma, nie wie o co chodzi w branży. Niby nimi prezes gardzi, a wyniki tylko w garzy. Prezes PiS-u może tak, tak samo jak PO-wcy. Lecz bez pracy pracowników nie przetrwają przedsiębiorcy. Jednak ważniejszy jest klient i tu nie ma co się sprzeczać. Dlatego jak nie śpuja na bank, czeka cię bieda. Tylko państwowy moloch przetrwa cokolwiek się dzieje. Nawet jak przynosi straty, bo płacą obywatele. Zero odpowiedzialności, co najwyżej straci stołek. Ale przecież pół rodziny nadal zasiada w zarządzie. Dla nich nieważny jest rynek, dla nas ważna jest rentowność. Za firmą stoję sobą, niepopularny pogląd. Prowadzę firmę od lat i naprawdę nie jest lekko. Wiem, że średnio mi idzie, ale cieszę się jak dziecko. Kiedy jest procent zwyżkowy, to mam czym się pochwalić. Zaraz znowu depresja, bo problemy z klientami. Ciągle uczę się, sam studiuję zaciekle. Nie skończyłem żadnej szkoły, co pomaga w interesie. Państwowa zapomnij, choć zdobyłem inżyniera, żeby matka się cieszyła, bo nic z tego nie pamiętam. Przeszedłem przez etaty, pracę w ciemno i na czarno. Liczysz na emeryturę, to pozdrawiam ciebie bardzo. Ja przestrzegam was, by w państwo nie zawierzeć. Po co zrobić, jak dyktator stwierdzi, że ci się nie należy? Umowa o pracę, kredyt banku i co jeszcze? Z pracy mogą cię wyjebać, banku dojebać i zdechniesz. Nic nie jest pewne, idę najtrudniejszą drogą. Liczę na umiejętności, niepopularny pogląd.